Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w programie Gdzie jest Marzena Świrska? Przypominam, że to humorystyczny nieco tytuł naszych spotkań. Wynika stąd, że kilka lat temu, Wiebke Blank, niemiecka artystka, namalowała obraz, który tutaj za nami stoi i nazywa się właśnie Gdzie jest Marzena Świrska? Wyjaśniła mi później, że szuka przyjaciółki w Polsce, która właśnie jest Marzena Świrska i nie ma z nią kontaktu, postanowiliśmy pomóc. I będziemy ten program tak długo nadawać, aż się pani Marzena Świrska znajdzie. A dzisiaj jak najbardziej w temacie malarskim, proszę Państwa, jesteśmy, bo naszym i Państwa gościem jest Edyta Pawlak, kostrzynianka. Dzień dobry. Zawodu fryzjerka, ale też malarka. Zgadza się. Kilka osób podesłało mi linki do strony na Facebooku, strony Silesi Tag Art, stowarzyszenia mającego swoją siedzibę na Śląsku, z wiadomością, że pani Edyta Pawlak z Kostrzyna została laureatką głównej nagrody w międzynarodowym wirtualnym konkursie plastycznym Silesia Tag Art pod tytułem Impresje zimowe. I było tam też wyjaśnienie, że pani właśnie jest kostrzynianką, że jest pani z zawodu fryzjerką i że od 2 lat zaczęła pani malować. To wszystko prawda? Tak, zgadza się. Od 2 lat maluję. To proszę nam coś więcej powiedzieć. Skąd ta pasja? Gdzie się narodziła ta pasja do malowania? No moja pasja narodziła się już chyba jak raczkowałam, bo od zawsze latałam z kredkami i z farbami, ale tak zaczęła się rozwijać, jak chodziłam do szkoły. I tak myślę, że taką dużą rolę odegrała moja nauczycielka od plastyki, pani Dziubczyk. Tak starała się zarazić mnie tą pasją, dużo się od niej nauczyłam, dużo czasu mi poświęcała. I mimo, że byłam jedynym dzieciakiem w sumie, który chodził na kółko plastyczne, ona zawsze zostawała po prostu ze mną po lekcjach. No i wspominała też pani, że zaczęła pani też przychodzić na wystawy do nas, do Centrum Kultury, do takiej galerii, która wtedy mieściła się jeszcze w takiej małej piwniczce, nazywała się Dako. I tam pani bywała. Tak, tak, zgadza się. Również pani Dziubczyk mnie tam zabierała. No i miałam okazję również wziąć udział w wernisażu. Tak, bo my wtedy organizowaliśmy takie coroczne przeglądy amatorskiej twórczości plastycznej Kostrzynian. To się nazywało Salon Jesienny i w jednym z tych salonów wzięła pani udział i chyba stąd panią pamiętam. A bardzo możliwe. No właśnie, mówimy sobie na pan, już będę mówił Edyta. Dobrze. Obraz, który tą nagrodę otrzymał, to jest ten obraz, który tutaj jest z nami, Zimowy Zmierzch. I przyznaję, że jest to bardzo dobry obraz. Naprawdę. Dowiaduję się, że malujesz dopiero 2 lata. Tak, tak. No bardzo mi miło, bardzo się cieszę, że moje prace spotykają się z takim odbiorem. No ale faktycznie maluję dopiero od 2 lat. Ciągle się rozwijam. A jak to się stało, że po takiej przerwie, powiedzmy, że byłaś zainteresowana malarstwem, sztuką gdzieś tam w wieku dziecięcym i po latach teraz ta pasja wróciła. Jak to się stało? Ta pasja we mnie cały czas drzemała, ale takim motywatorem stał się mój mąż, który po prostu kupił mi sztalugę, kupił mi farby i powiedział maluj. Od zawsze mówiłam, że nie mam na to czasu, bo mam również 2 małe dzieci, jak wiadomo dzieci pochłaniają mnóstwo czasu, ale ten czas się znalazł faktycznie. I malujesz w domu? Tak, tak, maluję w domu, nasz przedpokój stał się moją pracownią. I co ciekawe, mój młodszy syn również tą pasję chłonie i maluje również ze mną. No to fantastycznie. Co prawda jakoś sobie nie mogę wyobrazić pracowni w przedpokoju, ale wszystko jest możliwe. Mam nadzieję, że światło masz tam dobre. Tak, tak. O to również mój mąż zadbał. No to fantastyczny mąż. Gratulujemy męża. Dziękuję. Dowiedziałem się również z tego krótkiego opisu na stronie Stowarzyszenia Silesia Tag Art, że poza pasją malarską, masz też inne pasje. Pasjonujesz się stolarstwem. Tak. W jaki sposób można się dziewczyna, fryzjerka, pasjonować się stolarstwem? Tak, ogólnie lubię takie męskie zajęcia, że tak powiem, ale stolarstwo bardzo mnie pasjonuje i lubię tworzyć meble. Lubię przerabiać, czasami coś w nich porzeźbić. Sprawia mi to radość. I masz takie meble w domu? Mam jedną komodę, którą sama zrobiłam, a w sumie drzwi od szafy też.
zrobiłam. No proszę bardzo. I kolejna pasja to kolekcjonowanie minerałów, kamieni pół szlachetnych. Tak, tak. Fascynują mnie, fascynuje mnie ich skład, to jakie mają oddziaływanie i bardzo często jest z wakacji wracam z mnóstwem kamieni. A czy może byłaś kiedykolwiek w Lwówku Śląskim na takim święcie kamieni? Jeszcze nie byłam, no, ale mam nadzieję, że się wybiorę. Bo to miejsce, gdzie tych minerałów jest bardzo dużo i tam właśnie co roku takie święto się odbywa. No dobrze, jesteś Kostrzynianką, mieszkasz od zawsze w Kostrzynie. Mieszkam w Kostrzynie, aczkolwiek kilka lat mieszkałam w Zielonej Górze. Te obrazy, jak już się dowiedziałem, to nie wszystkie, które oczywiście namalowałaś, bo przez te dwa lata na pewno ich było dużo więcej. Czy można je gdzieś zobaczyć? Można je zobaczyć u mnie w galerii na moim profilu facebookowym. Tam są wszystkie obrazy. Ale też mam nadzieję, że gdzieś wiszą w jakichś mieszkaniach, w jakichś domach. Tak. Większość moich obrazów zostało sprzedanych na aukcjach charytatywnych. Bardzo lubię pomagać. Jeśli coś, co kocham, jeszcze może pomóc komuś, to jest naprawdę fantastyczne. No to bardzo nam miło, bo my też jesteśmy wielkimi zwolennikami pomagania i wolontariatu i w ogóle wszelkiego dobra. Czy zawód fryzjera ma coś wspólnego z malowaniem? Tak, ma. Ja uważam, że to jest też również sztuka i podchodzę w ten sposób do tego. I z takim samym zaangażowaniem i z pasją również wykonuję swój zawód. Ale to chodzi o kolor, czy chodzi o fryzurę? Nie tylko, bo to się fryzjerstwo składa się z całości, z dopasowania fryzury do kogoś, żeby kogoś po prostu stworzyć piękniejszym. To prawda, aczkolwiek nie wszyscy mają ten dar, żeby mieć włosy i być pięknymi, no ale jednemu wychodzi w życiu coś tam, a innemu włosy. Proszę mi powiedzieć, bo rozmawiając przed programem, mówiłaś, że masz plany na długo, długo jeszcze do przodu, na przynajmniej 20 lat. Będziesz malowała dalej. Tak, oczywiście. Będę malowała dalej. Będę chciała się w tym jak najbardziej cały czas kształcić, rozszerzać, próbować innych technik malarskich, bo obecnie głównie maluję olejami. Interesuje mnie również garncarstwo. Chciałabym się gdzieś tam w tym stolarstwie też podszkolić, ale mam marzenie, żeby się nauczyć grać na wiolonczeli. To piękny instrument. Więc tak piękny. Słyszałam, że trudny, aczkolwiek jestem jeszcze młoda i mam dużo czasu. No fantastyczna dziewczyna, fantastyczne zainteresowanie, ale jestem pod wrażeniem. Wracając do malarstwa. Malarstwo olejne to nie jest łatwa technika. Wspominałaś o tym, że początki były trudne. Próbujesz też, co wiem, innych technik, ale malarstwo olejne daje największe też możliwości, prawda? Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie oleje zdobyły moje serce i najwięcej mogę stworzyć. Sądząc po tych obrazach, które przyniosłaś tutaj do nas, najbardziej interesuje Cię pejzaż. Tak. Jestem chętna malować wszystko, aczkolwiek najbardziej czuję naturę. To najbardziej mnie gdzieś tam motywuje do tego, żeby tworzyć. Powiedz jeszcze, bo myślę, że to naszych widzów zainteresuje. Jak znalazłaś to stowarzyszenie w internecie i jak się dowiedziałaś o tym konkursie, żeby tam wysłać swoją pracę i finalnie wygrać ten cały konkurs? Ale jak trafiłaś na to właśnie stowarzyszenie Silesia Tag Art? Trafiłam przypadkowo na Facebooku. Zaczęła mnie interesować ich praca, funkcjonowanie, to, że się tak udzielają pod tym względem, rozszerzają się. No i ja zapragnęłam być członkiem również takiego stowarzyszenia, więc zgłosiłam się. No i tak właśnie w ten sposób zostałam członkiem. W sumie sympatykiem stowarzyszenia. W międzyczasie okazało się właśnie, że jest też konkurs, dowiedziałam się o konkursie, no i wzięłam w nim udział. Wysłałaś zdjęcie pracy po prostu, tak? Tak, wysłałam zdjęcie pracy, no i tak to się potoczyło. Proszę Państwa, ja też przeglądałem stronę tego stowarzyszenia. Oni rzeczywiście promują amatorską twórczość artystyczną, plastyczną szczególnie.
każdego dnia niemalże pokazują nowy obraz stworzony przez sympatyków właśnie stowarzyszenia i to jest bardzo, bardzo fajne. Polecamy wszystkim, którzy malują w domu, którzy mają gdzieś tą pasję w sobie, a jeszcze nie odważyli się pokazywać tych prac innym. To mamy, proszę Państwa, doskonały przykład, że warto, że trzeba się odważyć po prostu pokazać swoje prace szerszej publiczności, a sukces, proszę Państwa, przychodzi sam, prawda? No tak. Powiedz proszę jeszcze o takim codziennym Twoim dniu. Jesteś fryzjerką z mężem, prowadzicie swój zakład. Tak, ja obecnie, ze względu na to, że mam małe dzieci, obecnie nie pracuję, po prostu jestem na zwolnieniu i dlatego mam więcej czasu na to, żeby tworzyć, ale tak jeszcze do niedawna razem pracowaliśmy. I jeżeli, jak pracowałaś, powiedzmy, normalnie, to czasu tego na malowanie było mniej zdecydowanie. Tak, tak, było mniej, chociaż pora się nie zmieniła, bo ja maluję tylko nocą. Aha. Jak dzieci pójdą spać. Jak dzieci pójdą spać, tak. Czyli malowanie nocne. Tak. A tematyka jak najbardziej dzienna w zasadzie w większości obrazów. Wspominałaś też w prywatnej rozmowie przed nagraniem, że część obrazów jest oczywiście na ścianach rodzinnych, tak. Urodziny w mieszkaniach. Czy masz taki odzew po tym konkursie, że ludzie się bardziej zainteresowali Twoją twórczością? Tak, tak. Zdecydowanie jest odzew. Aczkolwiek no, nie bardzo mam czas na to, żeby tworzyć typowo pod zamówienie. Poza tym no, najbardziej mnie cieszy to, co lubię malować. To, co wychodzi gdzieś tam z mojego wnętrza, z mojego serca, to przelewam na płótno i to mi przysparza po prostu najwięcej radości. I to jest bardzo dobra decyzja, ponieważ malowanie na zamówienie nie jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ właśnie tak jak powiedziałaś, jeżeli twórca maluje coś, co ma w sobie, przetwarza tą rzeczywistość, która nas otacza przez swoje wnętrze, to wtedy powstaje obraz ciekawy, powstaje dzieło sztuki po prostu, a malowanie na zamówienie czasami jest, że tak powiem, opłacalne, ale niekoniecznie jest to dobra droga, więc maluj to, co masz w sercu i w sobie. Czy myślałaś, czy miałaś już jakiś pomysł, czy ktoś ci może proponował wystawę twoich prac? Jeszcze nie. Jeszcze nie, nikt mi nie proponował, aczkolwiek mój mąż chce otworzyć galerię w nowo powstałym salonie fryzjerskim. A, czyli będziemy mieli zakład fryzjerski połączony z galerią, tak, twoich prac. Będzie można. Fantastyczny pomysł. Posiedzieć i pooglądać moje prace również. My oczywiście w Centrum Kultury pokazujemy obrazy, mamy galerię, jest tu się właśnie na scenie tej galerii się znajdujemy. I zapewniam, że jak będziesz miała odpowiednią ilość prac, to się do Ciebie zgłosimy, żeby taką wystawę Ci kiedyś tutaj przygotować. Bardzo chętnie. Serdecznie dziękuję za tą miłą rozmowę. Pokażemy Państwu jeszcze na koniec pracę Edyty. Będziecie Państwo mogli je zobaczyć tak bardziej z bliska. A ja serdecznie dziękuję. Naszym gościem była dzisiaj w programie, gdzie jest Marzena Świrska, pani Edyta Pawlak, kostrzynianka, laureatka konkursu plastycznego, który wygrała tymże oto, proszę Państwa, obrazem. Dziękuję również. Dziękuję bardzo.